W meczu 30. kolejki 3. Ligi Grupy Kujawsko-Pomorsko-Wielkopolskiej piłkarze wągrowieckiej Nielby zremisowali bezbramkowo z Unią Stwarzem. Mecz był bardzo wyrównany. Zarówno Nielba, jak i Unia walczyły o każdy metr boiska. Na 5 minut przed końcem pierwszej połowy prawym skrzydłem wystartował Mikołaj Witzberger. Po dośrodkowaniu gola strzałem głową próbował zdobyć Dawid Jasiński. Piłkę bez problemów złapał Andrzej Budnik. Gola do szatni dla gospodarzy mógł zdobyć Mateusz Molewski. Jego strzał instynktownie obronił Marek Bichuł. W drugiej połowie szansę na zdobycie gola miał Michał Goliński. Futbolówka po jego strzale przeleciała nad poprzeczką. Myślę, że mieliśmy przewagę, na pewno więcej stworzonych sytuacji. Myślę, że taki typowy mecz do strzelenia pierwszej bramki. Ale musimy ten punkt na pewno szanować, bo dają nam czwarte miejsce. Prawda, cele były trochę inne, ale musimy się być z tego zadowoleni. Przeciwnik postawili nam dość duże wymagania. No nie był to jakiś tam najlepszy mecz w naszym wykonaniu, jednak tak mieliśmy swoje sytuacje, bo mieliśmy fajną sytuację Mikołaja Witzbergera po fajnej akcji, składnej akcji, którą mogliśmy wykorzystać. No tutaj na przeszkodzie stanął zawodnik, który po prostu wybił piłkę z linii bramkowej. No później mecz toczył się w środkowej strefie boiska. I troszeczkę żal, że ten mecz, tego meczu nie wygraliśmy, ale z drugiej strony cieszymy się, że po prostu to, co sobie założyliśmy, gdzie wiedzieliśmy, że ten awans po tych meczach, które nam się nie udało wygrać i zremisować, to oddalał się, ale mieliśmy ten cel założony, że chcieliśmy jak najwyżej być w tabeli. To się mniej więcej udało. Dla kogoś to może być trochę za niski. Dla mnie też nie dosyć też jest, ale czwarte miejsce uważam, że to było w zasięgu i tego żeśmy dokonali. Nielba Wągrowiec zremisowała bezbramkowo z Unią Stwarzem. Żółto-czarni zakończyli rozgrywki ligowe na 4. miejscu. Zamki, kurwa, to nie jest